Dzień dobry, nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą. Witam Państwa w kolejnym programie, w którym spotykamy się, aby ćwiczyć. Dzisiejsze zajęcia poświęcimy pod kątem pracy nad odcinkiem lędźwiowym. Proszę pamiętać, że jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dolegliwości lub ból w jakiejś części ciała, proszę wcześniej skonsultować się ze specjalistą, z lekarzem czy fizjoterapeutą odnośnie ćwiczeń, czy będą dla Państwa adekwatne. Proszę pamiętać, że jeżeli pojawia się ból w trakcie ćwiczenia, proszę tego nie wykonywać. A teraz zapraszam do naszego modela do ćwiczeń. Zaczniemy sobie od pozycji leżenia na plecach, także proszę położyć się na plecach. Pierwsze ćwiczenie będzie wyglądało w ten sposób. W pozycji leżenia na plecach przyciągamy sobie jedną nogę do siebie, chwytamy z tyłu pod kolanem, głowa leży sobie spokojnie. I teraz w tym ustawieniu proszę wyprostować sobie maksymalnie lewą nogę w górę, tak jest, prawa noga wyprostowana leży sobie na ziemi. Dwa oddechy i wracamy spokojnie, noga w dół. I śmiało znowu. Proszę wyprostować lewą nogę. I w dół. I kolejny raz. I proszę opuścić. Oczywiście można wykonywać to w swoim tempie. Nie trzeba się śpieszyć. I w dół. 5 powtórzeń i zmiana strony. Czyli ostatni raz. I w dół. Proszę. Teraz zmiana strony, czyli proszę sobie wyprostować lewą, przyciągnąć prawą. I znowu proszę wyprostować. Druga noga w miarę możliwości wyprostowana. Oczywiście, jeśli się da, można nogę wyprostować maksymalnie w kolanie. I w dół. I w górę. I w dół. I jeszcze dwa razy. I w dół. I w górę. I w dół. Super. I teraz proszę sobie przyciągnąć lewą nogę do brzucha. Łapiemy z przodu za kolanem. Wdech i z wydechem dociągamy kolano do brzucha. Wydech i luźno. I zmiana strony. Czyli wdech nosem, wydech ustami, dociągamy kolano do brzucha. W miarę możliwości druga noga wyprostowana. I tak samo po 5 powtórzeń. Jeszcze dwa powtórzenia. I ostatni raz. Ok. Następne ćwiczenie będzie wyglądało następująco. W pozycji w leżeniu na plecach będziemy ruszali prawą nogą w bok, czyli wyprostowana noga. Staramy się odkręcić stopę na zewnątrz, maksymalnie wyprostowana, ile da radę. I powrót. Znowu dwa oddechy i powrót. W miarę możliwości proszę kontrolować, żeby przeciwne biodro zostało na ziemi. I przesuwam się tyle, ile damy radę. I powrót. I tak samo 5 powtórzeń, czyli jeszcze 3, powrót, oczywiście tyle, ile jest to możliwe, proszę nie starać się zrobić tego maksymalnie jak najdalej, tylko tak, żeby Państwo byli w stanie to kontrolować ten ruch. I powrót, dobrze. I teraz druga strona. Czyli skręcamy sobie nogę na zewnątrz, hop, idzie w bok i po. powrót. I znowu skręcamy na zewnątrz. I powrót. I tak 5 powtórzeń. Powrót. I jeszcze raz. Nie trzeba się trzymać tutaj za bok. Czasami jest to łatwiej, żeby skontrolować, czy przeciwne biodro się odrywa, ale nie jest to konieczne. Okay. I ostatni raz. I powrót. Dobrze. I teraz będą obie nogi zgięte, czyli zginamy sobie nogi w stopy na ziemi. Proszę sobie założyć prawą nogę na lewą. Prawą nogę na lewą. Lewa ręka w bok, leży sobie na ziemi. Prawa ręka idzie na brzuch. Łokieć sobie leży spokojnie tutaj. I teraz w tym ustawieniu skręcamy sobie nogi w prawo. Maksymalnie ile damy radę, tak żeby się lewa łopatka nie odrywała. I w tej krańcowej pozycji proszę wykonać sobie 3 głębokie wdechy, czyli wdech, brzuch rośnie, wydech, brzuch maleje i tak 3 powtórzenia. Wydech powoli, wdech nosem, długi wydech ustami. I powrót. Dobrze. I tak 5 powtórzeń, czyli jeszcze 4. Najpierw przechodzimy sobie maksymalnie, ile damy radę. I znowu 3 oddechy. Wdech, brzuch rośnie. Wydech, brzuch maleje. I powrót. Jeszcze 2 razy. I ostatni raz. W trakcie tego ćwiczenia może pojawić się ciągnięcie tutaj w okolicy klatki piersiowej, w okolicy dolnej części kręgosłupa i bokiem nogi. To wszystko jest normalne. Jeśli by się pojawiło silne ciągnięcie lub ból, to tak jak powiedziałem wcześniej, proszę przestać. I zmiana strony, czyli prawa ręka w bok, lewa noga w górę i lewa ręka ląduje sobie na brzuch. I przetaczamy nogi teraz w lewo. Śmiało maksymalnie i damy radę tak. I teraz 3 głębokie wdechy. Wdech, brzuch rośnie. Wydech, brzuch maleje. I powrót. Tak jest. I tak 5 powtórzeń. I jeszcze 2. Do następnego ćwiczenia, następne ćwiczenie będzie w tej samej pozycji, będzie potrzebne krzesło, krzesło ustawiamy sobie tutaj, proszę sobie oprzeć pięty na krześle, nogi zgięte w kolanach. Op. I teraz w tym ustawieniu zakładamy sobie lewą nogę na prawą. Op. I teraz staramy się pociągnąć maksymalnie jak najbliżej pięty do kolana. Op. I jeśli się da, zakładamy sobie pięty za kolano, tak żeby rozciągnąć pośladek. Głowa leży spokojnie. I tak samo. 3 oddechy. I powrót. Op. Wracamy. Oczywiście to jest dla każdego indywidualnie, jak będzie to daleko. Jeśli uda się dojść do kolana, przekroczyć linię kolana, to dobrze. Jeśli noga zatrzyma się w połowie podudzia, też nic się nie dzieje. Proszę pamiętać, że to stopniowo będzie się poprawiał ten zakres. 3 spokojne oddechy i powrót, noga wraca. Kolano mamy wychylić jak najbardziej albo na stronę, pięt. Tak. Może powiedz to jeszcze raz, bo ja tego nie zrozumiałem, że kolano ma iść tam. Okay. Dobrze. Okay. Czyli w trakcie tego ruchu, jeżeli zakładamy nogę, idziemy w stronę za kolano, staramy się odgiąć to kolano maksymalnie w stronę pięt, czyli w stronę tej krzesła. Tyle oczywiście, ile się da. Będzie to lepiej widoczne po drugiej stronie. I jeszcze jedno powtórzenie. Ok. I teraz. W miarę możliwości na początku proszę sobie przesuwać stopą po podudziu, czyli po piszczeli, żeby ten ruch był taki bardziej kontrolowany. Oczywiście, jeżeli mają Państwo takie możliwości, że spokojnie zakładają tą nogę na nogę, to nie trzeba tego tak powoli wykonywać. Można sobie założyć od razu nogę na nogę. Tak jest, przesuwam sobie po piszczeli. Ekstra. O, właśnie. Noga sobie też spokojnie i staramy się przesunąć kolano w stronę stopy, tyle ile jest to możliwe oczywiście. 3 oddechy i powrót, stopa wraca. Luźniutko można sobie zdjąć nogi z krzesła. I kolejne ćwiczenie będzie w klęku podpartym, czyli na czworakach. Proszę przejść sobie do klęku podpartego. I tutaj w klęku podpartym ręce zostają na ziemi. Proszę ustawić tak dłonie, żeby dłonie były pod barkami, biodra nad kolanami, ręce zostają na ziemi. Wdech i z wydechem proszę sobie usiąść na piętach, głowa luźno między ręce. O, właśnie. Op. I wdech, wracamy do pozycji klęku podpartego. I tak 10 powtórzeń. Wdech i wydech luźniutko. I powrót. Oczywiście ten ruch proszę wykonywać tylko w takim zakresie, który jest bezpieczny, czyli jeżeli nie są Państwo w stanie dojść do pośladkami do pięt, proszę zatrzymać się w tej pozycji, która jest komfortowa. Teraz kolejne ćwiczenie będzie bardzo podobne. Proszę sobie ustawić prawą nogę w bok, wyprostowana noga w bok. O właśnie, na wewnętrznej stronie. Jeśli jest to możliwe, jeśli nie, to wystarczy przesunąć nogę zgiętą w kolanie troszeczkę w bok. I teraz w tej pozycji tak samo proszę sobie usiąść na piętach, staram się dojść jak najniżej. Ręce zostają i powrót. W miarę możliwości noga, żeby była wyprostowana w kolanie. Czyli tutaj. I powrót. Czyli tutaj sobie opieramy nogę na wewnętrznej krawędzi. I teraz noga zostaje wyprostowana. Schodzimy w dół i tyle. Tyle. Dalej proszę już nie schodzić, tak żeby noga została wyprostowana. I w górę. Jeżeli czują Państwo, że noga się zgina w kolanie, to już jest koniec tego zakresu, który jest bezpieczny do pracy. I powrót. Tutaj 5 powtórzeń, czyli jeszcze jedno. Okay. Dobrze, i druga strona. Tak, żeby noga się nie zginęła w kolanie. Ostatni raz. Proszę pilnować tego, żeby noga została prosta w kolanie. Jeśli zaczyna się zginać, to znaczy, że to jest koniec zakresu, który jest bezpieczny do pracy. Ok. To było ostatnie ćwiczenie rozciągające. Teraz przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających. Proszę spokojnie położyć się na plecach. I w leżeniu na plecach obie nogi zgięte w kolanach. I teraz zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Proszę sobie włożyć ręce pod odcinek lędźwiowy, czyli pod dół pleców, obie dłonie. I teraz w trakcie tego ćwiczenia proszę pomyśleć, żeby najpierw zrobić wdech, brzuch rośnie, czyli wdech, brzuch rośnie, wydech, brzuch maleje i na końcu wydechu wciskamy, staram się nacisnąć mięśniami pleców na ręce i rozluźnić. I śmiało znowu wdech, wydech. I staramy się docisnąć mięśniami pleców ręce do podłoża i rozluźnij. Ten nacisk nie musi być na 150% możliwości. Wystarczy tak, żeby poczuć, że coś tam się dzieje, że pojawia się napięcie i rozluźnij. w tej pozycji ręce wzdłuż tułowia. I teraz proszę pomyśleć o czymś takim, że staram się nacisnąć rękami w ziemię, tak jakbyśmy się chcieli odepchnąć od podłoża, tylko plecy leżą, pośladki zostają na ziemi, tylko wciskam maksymalnie ręce w podłoże, policzyć sobie do 3 i rozluźniam. Czyli staram się odepchnąć od ziemi, będzie czuć takie napięcie mięśni na plecach, odepchnąć i rozluźnić. I śmiało znowu nacisnąć. Hop. Całymi rękami i rozluźnić. I rozluźnić. I rozluźnić. I jeszcze 5 powtórzeń. Jeszcze 2. I ostatni raz. Ok. Dobrze. Następne ćwiczenie będzie następujące. Przyciągamy lewą nogę do siebie. Prawa ręka idzie tutaj na okolice kolana. Hop. I teraz głowa leży sobie spokojnie. Palce na siebie, jeżeli chodzi o stopę. I staram się, teraz będzie takie oporowanie, czyli ręka pcha na kolano, czyli prawa ręka naciska na lewe kolano, kolano stawia opór, tutaj znowu też policzyć sobie spokojnie do 3 i rozluźnić. To napięcie nie musi być na 150%, wystarczy tak, żeby poczuć napięcie na nodze, pojawi się napięcie lekkie na brzuchu i śmiało rozluźnić. Jeszcze 3. Ok. I zmiana stron. Czyli teraz prawa noga, lewa ręka. Jeśli nie są w stanie Państwo utrzymać nogi w powietrzu, można sobie ją oprzeć na przykład na krześle, żeby tutaj podudzie było wyżej. Bardzo ważne, żeby obie strony wykonywały tyle samo powtórzeń, czyli jeżeli to będzie 6, to po 6 na każdą stronę, jeżeli to będzie 8, to 8. Proszę nie przekraczać na początku 10 powtórzeń na każdą stronę. Jeszcze 4. I jeszcze 2. Ok. Dobrze. Następne ćwiczenie będzie leżenie na prawym boku, także proszę się spokojnie położyć na prawy bok. Prawą rękę można sobie położyć pod głowę, ewentualnie jakąś poduszkę. Lewa noga będzie zgięta, hop, prawa noga wyprostowana. Teraz w tym ustawieniu będą Państwo unosić prawą nogę wyprostowaną lekko w górę, czyli śmiało w tej pozycji, hop, w górę i w dół. I znowu w górę i w dół. Spokojnie utrzymać chwilkę, zaakcentować tylko i w dół. Ważne, żeby zwrócić uwagę, żeby ta noga była wyprostowana, czyli lekko ją pchamy do tyłu. Kolano zostaje cały czas na ziemi. I w dół. żebyśmy o tym mówili. Okej. Okay. I w górę. I w dół. I powoli w górę. Tyle, ile Państwo dadzą radę. To nie o to chodzi, żeby podnieść jak najwyżej, tylko żeby zaaktywizować. I w górę. I w dół. I jeszcze dwa. W górę. W dół. I w górę. I w dół. I to samo na drugim boku. Czyli teraz prawa noga jest zgięta, lewa noga wyprostowana. Zawsze proszę pamiętać, żeby coś było pod głową. I teraz lewa noga w górę. I w dół. I w górę. Noga wyprostowana w kolanie. I w dół. I w górę. I w dół. I znowu w górę. I w dół. I w górę. Spokojnie, swoim tempem. I w dół. W górę, tak jest. I w dół. I znowu w górę. I w dół. I w górę. W dół. I jeszcze dwa. W górę. I powoli w dół. I w górę. I powoli w dół. Dobrze. Ok. Kolejne ćwiczenie będzie w klęku podpartym, także proszę przejść sobie do pozycji czworaczej. I teraz tak. W tej pozycji stopy są oparte na palcach, dłonie są pod barkami. I teraz tutaj staramy się utrzymać pozycję tułowia, czyli można sobie lekko sobie wypchnąć odcinek lędźwiowy do góry, tak delikatnie, i unieść najpierw lewą rękę do przodu, kciuk skierowany do sufitu i w dół. I teraz prawa ręka i w dół. Bardzo dobrze. I lewa ręka i w dół. I prawa. I w dół, spokojnie, powoli swoim tempem, lewa, i w dół, i prawa, w dół, i znowu lewa, w dół, prawa, w dół, i lewa, w dół, prawa, w dół. Proszę pamiętać, żeby ten odcinek lędźwiowy lekko sobie wypchnąć do sufitu. Tylko sam odcinek lędźwiowy, żeby się tutaj taki duży garb nie robił na plecach, na odcinku piersiowym. Lewa. Dół. Prawa. Dół. I jeszcze raz na każdą stronę. W dół. I prawa. W dół. Super. Kolejne ćwiczenie będzie w tej samej pozycji, z tym, że proponowałbym, żeby pierwsze wykonać sobie, będzie potrzebować krzesło w pozycji w klęku podpartym. I teraz tak, jedna ręka ląduje na krześle, druga ręka ląduje na ziemi. I teraz w tej pozycji proszę spróbować wyprostować sobie przeciwną nogę, czyli jeżeli mamy lewą rękę na krześle, to prawą nogę próbujemy wyprostować. Najlepiej początkowo sobie ją oprzeć na ziemi, wyprostować palce, szurają po ziemi i powrót, kolano wraca. Hop. I tutaj proszę spróbować odepchnąć się prawą ręką od ziemi, lewą ręką nacisnąć na krzesło i powoli, płynnym ruchem przesunąć prawą nogę, o właśnie, po ziemi i powrót. I prawa noga w tył i powrót. Powrót, bardzo dobrze, w tył, powrót, w tył, powrót. Do tyłu, powrót i jeszcze 3, powrót, 2, powoli, płynnym ruchem i powrót. I oczywiście zmiana strony, czyli lewa ręka idzie na ziemię, prawa ręka na krzesło i teraz w tym ustawieniu prostujemy sobie lewą nogę, powrót, ten odcinek lędźwiowy lekko trzeba się odepchnąć od ziemi, wtedy będzie łatwiej ustabilizować tą całą górę. Powrót. Tutaj troszeczkę luźniej. Powrót. Powrót. Jeszcze 5. Wyprost. Powrót. Powrót. I jeszcze dwa. O. I ostatni. Powrót. Dobrze? I luźnitko. Ok. Następne trzy ćwiczenia będą w pozycji w leżeniu na plecach. Także wrócimy sobie do pozycji leżenia na plecach. Pierwsze ćwiczenie będzie w ten sposób, że proszę sobie zgiąć obie nogi, stopy na ziemi. I teraz tak, lekko trzeba napiąć brzuch, czyli robimy sobie wdech, wydech, na końcu wydechu lekko wciągamy pępek i prawa noga idzie w górę, zgięta noga idzie w górę, hop, i w dół, i lewa to samo, i w dół. I taki marsz w miejscu, każda noga wykonuje 10 powtórzeń. Oczywiście nie trzeba cały czas, nie trzeba robić wszystkie powtórzeń naraz, można sobie zrobić przerwę. Staram się utrzymać napięcie brzucha, żeby kontrolować tułów. I jeszcze 5, każda strona. Raz. I do siebie, dół, do siebie, dół. Ok, i luźno. Kolejne ćwiczenie będzie wyglądało w ten sposób. Mamy obie ręce wyprostowane przed siebie. I teraz w tym ustawieniu będziemy prostować jedną nogę i przeciwną rękę, czyli będziemy prostować sobie lewą nogę i prawa ręka pójdzie w stronę ziemi i lewa noga też pójdzie na ziemię. Czyli prostujemy sobie nogę nad ziemię, kładziemy sobie na ziemię, ręka za siebie. Hop. W miarę możliwości staramy się przycisnąć odcinek lędźwiowy do ziemi i powrót. I powrót, noga wraca, ręka wraca. Hop. I znowu. I lewa ręka. Staram się przycisnąć odcinek lędźwiowy do ziemi. Jeśli nie damy rady przycisnąć odcinka lędźwiowego do ziemi, to znaczy, że ten ruch jest zbyt skomplikowany. Można zrobić krótszy. Czyli troszeczkę wyprostować nogę i rękę. Oczywiście odcinek, tak mówię, odcinek lędźwiowy przyklejamy do ziemi. Powrót. 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 I jeszcze 3 na każdą stronę. I ostatni na każdą stronę. I luźno. Ręce luźno wzdłuż tułowia. Dobrze. I ostatnie ćwiczenie jednak będzie w pozycji w leżeniu na boku. Proszę się położyć na prawy bok. Prawa ręka pod głową. Obie nogi zgięte w kolanach. I ustawiam sobie stopy w ten sposób, że stopy są w linii z pośladkami, czyli trzeba cofnąć troszeczkę, cofnąć sobie te stopy. I teraz w tym ustawieniu myślimy o tym, żeby oderwać tylko kolano, czyli stopy zostają razem, unosimy kolano do sufitu. Hop. I w dół. Bardzo. I powrót. Ważna sprawa, żeby plecy nie uciekały. Staram się tak unieść kolano, żeby poczuć tylko pośladek. I w dół. I w dół. Dobrze. I w górę, powoli, i w dół. I powoli w górę, i powoli w dół. Będą Państwo czuć tutaj okolice pośladka. I w dół. W górę. I jeszcze 5, czyli w górę, powoli w dół. W górę, powoli w dół. 3, w dół. 2. I ostatni raz. I w dół. I to samo na drugim boku. Obie nogi zgięte. Tak, żeby stopy były w linii z pośladkiem. To jest w jednej linii z tułowiem. I teraz kolano w górę. I w dół. I w dół. Dobrze. I w dół. I jeszcze 5 w górę. I powoli w dół. I w górę. I powoli w dół. I w górę. Powoli w dół. I w górę. Powoli w dół. Góra. Powoli w dół. I ostatni raz. I powoli w dół. Dobrze? I to było ostatnie ćwiczenie z wzmacniających. Jeszcze trzeba być, troszeczkę się rozciągnąć, żeby nie kończyć tak nagle, także proszę położyć się na plecach. Obie nogi wyprostowane. I teraz tak, wdech i z wydechem proszę dociągnąć sobie lewą nogę do brzucha. To ćwiczenie było na samym początku. Wdech i z wydechem dociągam do brzucha. Noga wyprostowana, druga jak się da. Wdech, wydech i druga strona. Wydech, dociągamy do brzucha. Pięć takich powtórzeń. Jeszcze 3 na każdą stronę. Wdech, wydech. Wydech. Jeszcze 2. I ostatni raz. Dobrze, teraz obie nogi zgięte, stopy na ziemi, lewa ręka w bok, prawa noga na lewą. Prawa ręka na brzuch. To ćwiczenie też było w pierwszej części. Przetaczamy nogi w prawo. I tutaj spokojnie 3 oddechy. Wdech, brzuch rośnie. Wydech, brzuch maleje. Wdech nosem, wydech ustami. Powrót. To jest jedno powtórzenie. Jeszcze 2. Wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech i spokojny wydech. Powrót. I ostatni raz. Wydech. Wydech. Wydech, powrót i będzie zmiana strony. Nogi w lewo teraz. I znowu wdech do brzucha, wydech, wydech, wydech. Powrót, tak jest. I znowu idziemy w bok. Wdech do brzucha. Wydech. I wdech. Spokojny wydech. Ostatni wdech. Długi wydech. Tak jest, nogi wracają. I ostatni raz. Wdech. Długi wydech, tak jest. Wdech nosem. Długi wydech ustami. Wdech nosem. Długi wydech ustami. I powrót. Ok. Dziękuję bardzo. To było ostatnie ćwiczenie na dziś. Ostatnie ćwiczenie rozciągające. Przypominam, że można ćwiczyć z nami tutaj codziennie. Wszystkie odcinki będą też dostępne na stronie internetowej, także zachęcam do ćwiczenia. Do zobaczenia.